Marrakesz równa się oszustwo. I zaczynają mi działać trochę na nerwy. No, jakaś kłótnia. Wany naokoło. Tej nekropolii składa się z trzech. Hibiskus. This is hibiskus, you drink for that tea and you... Na milimetry mnie tutaj mija. Powiem wam, wieczorem plac Jemaa el-Fna. Słuchajcie, jest taki smród, że po prostu głowa mała. W ogóle generalnie wszystko mnie denerwuje. Hej, jesteśmy Paweł i Monika. Podróżujemy własnoręcznie zbudowanym kamperem, w którym mieszkamy na stałe. W naszą obecną podróż ruszyliśmy z Anglii przez Francję, Hiszpanię do Maroka. Dołącz do tej afrykańskiej przygody. Subskrybuj nasz kanał. No i witamy was w Marrakeszu, miasta, do którego jakoś nie mogliśmy dojechać do tej pory. Zawsze jakoś było tak pod górkę, nawet ostatnio czekaliśmy chyba ze dwa dni, bo nie chcieliśmy go zwiedzać w 35-stopniowym upale. No i się chłodziło, ale nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. No co nie. Ty, Paweł, powiesz? No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że no nie spodziewałem się nagłej takiej zmiany temperatury. Po prostu temperatura z 30 stopni spadła do 15, 14. No i co? No musieliśmy założyć kurtki. Ale cóż, nie poddajemy się, idziemy zwiedzać. No i za mną najsłynniejsza budowla w Marrakeszu, meczet Kotubia. Jego nazwa wzięła się od bibliotekarzy, księgarzy, bo to właśnie znaczy El Kotubio, którzy sprzedawali tutaj rękopisy na straganach wokół tego meczetu. Meczet ma 69 metrów wysokości, jak widzicie, ledwo go obejmuje. Minaret ten jest jednym z trzech zabytków, który pozostał po dynastii Almohadów. Kolejnym jest wieża Hasana w Rabacie, przy której byliśmy. Jeżeli ktoś nie widział, to filmik pojawi się tutaj. No a kolejnym, budowanym na wzór tego minaretu, jest obecna Giralda w katedrze katolickiej w Sewilli. Na miejscu pięknego meczetu oczywiście wybudowano tą piękną katedrę. No i co nas powstrzymywało, żeby tutaj przyjechać do tego ponoć najpiękniejszego miasta w Maroku? Otóż Marrakesz, Anrakesz, jak to się mówi, z francuskiego oznacza to Marrakesz równa się oszustwo. Ale no czy naprawdę tak jest? Tak się właśnie zastanawiamy, czy Marrakesz skradnie nasze serca, czy spotkamy tutaj jakichś oszustów, naciągaczy i czy ten zgiełk nas zmęczy, czy nas wciągnie tutaj ta atmosfera i nie będziemy chcieli stąd wyjechać. Zobaczymy, a wy razem z nami. Idziemy. No jesteśmy na placu Jemaa el-Fna, najsłynniejszym placu Marrakeszu, który ma krwawą przeszłość, bo jego nazwa w sumie się stąd wzięła. Jemaa znaczy plac, el-Fna znaczy złoczyńca. Kiedyś tutaj właśnie wskazywano złoczyńców, ucinano im głowy. No i głowy później wtykano na płoty dookoła. No a czy dziś jest to plac złoczyńców? Nie wiem, ale zaraz się przekonamy. Na razie zauważyliśmy, że można tutaj sobie zrobić zdjęcie ze wszystkim po prostu, co się rusza. Z małpą, z kobrą, ze wszystkimi innymi rodzajami węży, z panem z Gnawy, z panem w czerwonym kapeluszu, z panem bez kapelusza, po prostu cała gama barw i kolorów. Oczywiście wszystko za opłatą. No,
Na razie wszystko się rozkłada na placu, widać, że się budzi do życia. Pamiętajcie, że jest Ramadan. Także wrócimy tutaj wieczorem, zobaczymy, czy jest lepszy klimat. No i gdzie by tutaj iść, się zastanawiamy. No, plac przeszliśmy, może pójdziemy teraz z placu Jemma El Fnan do Medyny. I tutaj jest parę fajnych rzeczy, więc idziemy to obczaić. Będąc w Marrakeszu, trzeba odwiedzić tutejsze suki. Chodzi mi o to, że no, miasto zostało założone przez Berberów, Almorawidów, na szlaku transsaharyjskim, czyli z Timbuktu do Andaluzji, na Półwyspie Iberyjskim. Także no, jak tutaj nie pohandlować w tym mieście? No trzeba Handel przecież. Kwitnie no, handel kwitnie do dzisiejszego kwitnie. Dnia. Dokładnie. Ruch, gwar. No i oczywiście suk, na którym można kupić wszystko, ale nam najbardziej się podoba tutaj jeszcze sufit. Monia, uważaj! W końcu troszeczkę ciszej się zrobiło. Tak, strasznie na tych motorach tutaj dużo ludzi jeździ. Masakra normalnie. Tak trzeba uważać, żeby nie wpaść pod jakiś skuterek, że szok. Ale co mnie zaskakuje? Jedna rzecz. Jesteśmy tu już naprawdę dosyć długo. Chodzimy tu po Medinie, po różnych uliczkach i nikt nam nic nie próbuje sprzedać. Nie łapie nas nikt za rękę. Me in the picture. Tak, jest to zadziwiające. Może dlatego właśnie, że jest Ramadan i na ten czas może nie oszukują, bo to jest tak, nie na gabu haram. No i doszliśmy do farbiarni wełny. Tutaj właśnie farbuje się na różne kolory. Jesteśmy teraz właśnie pod różowo... Ole, ole! Jesteśmy właśnie pod żółto-pomarańczową wełną. Różowo, nie wiem dlaczego powiedziałam różowo. Normalnie te motorki zaczynają mi działać trochę na nerwy. Mówię szczerze, naprawdę. Taki hałas, że szok. No i nie uwierzycie, słuchajcie, para deszcz. Się rozpadało po prostu na maksa i jakaś kłótnia. Rozpadało się tak, że chyba wracamy do vana, przerywamy dzisiejsze... Nie, no nie chyba, tylko na pewno, no na pewno wracamy. Jemy herbatę, zjemy kolację, no bo już jesteśmy sami. No, nie ma tu klimatu po prostu, pewnie przez tą pogodę również, więc... Tak. No. Czekamy na lepszą pogodę. Teraz Fera przywozi deszcz. Trudno. Przynajmniej Sahara napiła się trochę deszczu dzięki nam. To fakt. Spędziliśmy super nockę na tym parkingu. Bardzo cichutko. Jedyne co, to muzin nas tutaj... Muezin, a co ja powiedziałem? Muzin? Muzin? Muzin. Muezin nas tutaj budził z rańca o 5:00 po prostu akurat tutaj z tego minaretu. Ale ogólnie było spokojnie i cicho. Zaraz wam tu pokażemy, jak to wygląda. Chcieliśmy podziękować tutaj Kasi i Łukaszowi za doradzenie tego parkingu z podróżowania. Dzięki wielkie, jest super, tak jak jest mówiliście. Jest super strzeżony, bezpieczny i w samym centrum, wszędzie blisko prawie, no o ile może być tu blisko, no bo... Tak, no i można tu zrzucić... Tak, no i można tutaj też toaletę opróżnić i w ogóle są toalety na miejscu, to jest duży plus. No wczoraj Marrakesz nas nie zauroczył, zobaczymy jak to będzie dzisiaj. A tak oto i wygląda nasza miejscóweczka. Wany naokoło, są tu kamery, parking jest strzeżony 24 godziny na dobę. Jest tu spoko, czuję się bezpiecznie. Dzisiaj idziemy eksplorować dalsze części Marrakeszu. Jesteśmy przy Bab Agnaou, czyli bramy, która znajduje się za mną. Jest ona z XII wieku i jest wejściem do starej części Marrakeszu. Podobno zmienia kolory w zależności od pory dnia i oświetlenia. No dzisiaj jest taka błękitna jakby, a widzieliśmy na zdjęciach, że jest taka pomarańczowa na przykład.
No powoli natrafiamy na miejsca w naszym klimacie. Powoli nam się zaczyna Marrakesz troszeczkę podobać. Dajemy mu szansę. Jak na razie Marrakesz, Arnakesz to oszustwo, nie sprawdza się. Jak widzicie, tutaj kupiliśmy torbę słodkich bułek, naleśniczki, cukierni za jakieś 2 złote, może 2,50. No jesteśmy przy mauzoleum Sadetów. Bilety są po 70 dirhamów od osoby, właśnie czekamy, żeby je kupić. No i tutaj taka niespodzianka przy bramie. Dostałam szczero złotą bransoletkę. Za ładne oczy podobno. I od serca. Zobaczymy, ile cię to będzie kosztowało, jak będziemy wychodzić. Czy to zobaczymy. Było naprawdę od serca, czy nie? Zobaczymy. No i kompleks całej tej nekropolii składa się z 3 sal. Są tutaj bardzo bogato zdobione grobowce książąt z dynastii Sadytów. Najbardziej popularna sala to jest sala 12 kolumn. Jak widzicie, tam za mną jest do niej największa kolejka, więc musimy tam stanąć i poczekać. Chcemy też tą salę zobaczyć oczywiście. No także z bransoletką sytuacja była taka, że oczywiście tak jak Paweł przewidział, muszę włożyć okulary, bo mnie to słońce razi w oczy. Tak jak Paweł przewidział, pani dopadła mnie przy wyjściu, no i koniecznie chciała, żebym coś od niej kupiła. No ja mówię, że nie potrzebuję, że dziękuję, że nie. No i chciałam jej oddać tą bransoletkę, ona, że nie, że to prezent, ale cały czas mnie namawiała. Wprost szła za mną cały czas i wciskała mi te bransoletki. No ale jak już kategorycznie powiedziałam, że nie, no to powiedziała, to oddaj mi tamtą. Także no, takie są prezenty od serca w Marrakeszu. Jesteśmy w Mellach, czyli dzielnicy żydowskiej i oczywiście króluje tutaj suk, jak w całym Marrakeszu. No bo Marrakesz to jest taki jeden wielki bazar. Idziemy teraz w boczną uliczkę, bo jest tutaj spokojnie. To jest small bag, nie? 50 meters. No. To jest small one, nie? Small one? Mhm. A to? To biskuit. Hibiscus. This is hibiscus. You drink for that tea, and you have problem that like tension. Which problem? Pressure. you have problem in that more. You put that with water fresh. You have keeps that water hot. Aha. For ciśnienie. Ciśnienie obniża. Nie, ja nie mam wysokiego. Ja mam bardzo niskie. No bardzo mi się podoba ta dzielnica żydowska, powiem wam szczerze. Przepiękne suki. Cudownie ona tutaj wygląda. W końcu poczuliśmy klimat bardzo fajny. Tylko jedyne, co mnie denerwuje, to cały czas te motorki, popierdółki tutaj jeżdżą. O, uważaj. I tak sobie tutaj jeździ. O, zobaczcie, na milimetry mnie tutaj mija. I to tak. Jak na razie wrażenia niesamowite. Dzielnica żydowska okazała się bardzo fajna i przyjazna. Nie wiem, może dlatego, że jest tutaj mniej turystów. Zakupy udane. Słuchajcie, mamy pełne siaty herbat. Co najważniejsze, jeszcze mam te róże, które ja uwielbiam do herbaty. Trzeba patrzeć, żeby pączki były zamknięte, wtedy są bardziej aromatyczne. No, tak, ale takie też więcej kosztują. Tak, ale chodzi o to, że jak wiecie, mamy tutaj takie mieszane uczucia odnośnie Marrakeszu, czy nas oszukują, czy nas nie oszukują. No i jak na razie nie wiem, czy trafiamy na bardzo dobrych ludzi, bo za całe te 2 torebki zapłaciliśmy 150 dirhamów. Tak, tutaj jeszcze mam taki miks różnych herbat z rumiankiem, z jakimiś kwiatami.
po prostu niesamowite to jest. No i nie macie takiego wrażenia, że jak nie jeżdżą na tych skuterach i nie ma aż tyle osób, no to aż się całkiem inaczej spaceruje, że odpoczywam trochę, bo naprawdę męczący jest ten hałas tych skuterów. Ja nie mówię, że ludzi. Ale jeszcze jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć. Nikt nas nie zaczapia, nikt nas nie nagabuje, nikt nas nie łapie za ręce. Także jak na razie... Oprócz pani od bransoletek. No, oprócz tej pani, no, ale to już jest inna historia. Po tym całym dniu chodzenia po Marrakeszu odpoczywamy, bo wyciągnął chyba z nas już całą energię. Paweł, jak tam? Nic, rozkoszuje się zapachem herbaty. Za 65 zł prawie kilo herbaty. Miks przebojów po prostu. Cały wór. No, troszeczkę jesteśmy źli, bo chcieliśmy zwiedzić dwa pałace i były zamknięte. Nałaziliśmy się po prostu na darmo. Jest Ramadan, wszystko jest czynne do 15 i... Trzeba mieć to na uwadze. A ja wcale nie żałuję, bo w sumie jeden pałac to tylko ruiny, a w drugim pałacu są podobne mozaiki, jak w mauzoleum, w którym byliśmy. Więc no, nie wiem, może jeszcze wpadniemy tam jutro. Zobaczymy. Bo jeszcze zostajemy do jutra. Oczywiście. No, a teraz co, zbieramy siły, odpoczywamy chwilkę i lecimy na Jamma El Fna, czyli na ten główny plac, zobaczyć jak wygląda wieczorem, no bo wczoraj, jak pamiętacie, padało, no i trochę pokrzyżowało nam to plany, więc idziemy no właśnie, tam dzisiaj. Ja chcę poczuć w końcu klimat tego placu, bo za każdym razem jak tam przychodzę, to jakoś, no nie mogę, no nie wiem, co się dzieje. No, nie ma klimatu. Nie ma klimatu. Nie ma klimatu. No, a w ogóle świat jest taki mały, bo Paweł spotkał przyjaciółkę z dzieciństwa, z którą się nie widział co najmniej 10 lat. Nie, to jest w ogóle historia. No. Także historia mojego życia. Może się z nimi jeszcze dzisiaj spotkamy, bo była z mężem. Planów mamy dużo, ale nie wiem, czy nogi dadzą radę. Monika, co ty zrobiłaś? Ja nic. Zobaczcie, kurde, jak ona je. Nafajdoliłeś, jak jadłeś naleśniki. Paweł codziennie tylko żre naleśniki, bo nie musi ich smażyć, tylko kupujemy gotowe. W ogóle nie słuchajcie, co Monika mówi. Naprawdę, ona już majaczy, bo tyle się nawdychała spalin w Marrakeszu. Chodząc tymi skuterkami tam zapierdzielają, nie ma czym oddychać i ona już dzisiaj fazuje po prostu. Już nigdzie nie idzie, zostaje, ja idę sam. Paweł, przestań. No i powiem wam, wieczorem plac Jemaa El Fna wygląda zupełnie inaczej, zupełnie inna atmosfera, pachnie jedzeniem, jest tu mnóstwo namiotów, na pewno na coś się skusimy. Wszędzie namawiają nas na jedzenie, a my na razie nie jesteśmy głodni, więc przyszliśmy na herbatkę, ale jest po prostu taka mocna. Jest imbir i kardamon, nie wiem, wszystko tam jest. Tymianek, lawenda, wszystko to, co jest tam na górze. Saha, we saha. Zabawa już się w ogóle rozkręca na całego. Zaczęli grać, ale wszyscy naraz. Znowu jest taki chaos. Dzisiaj Marrakesz w kolejnej odsłonie. W końcu, słuchajcie, jest ciepło. Nie musimy nosić kurtek, no i świeci nawet słońce, także nie ma to jak być w Marrakeszu 3 dni i mieć 3 rodzaje pogody. Po prostu cudowne doświadczenie. Ale to nie zmienia faktu, że tu cały czas jeżdżą motorki. Nieważne, czy jest pochmurno, czy pada deszcz, czy świeci słońce, motorki są wszędzie. Tak jak marokańska sałatka. Przyszliśmy do Muzeum Marrakeszu, które nie jest często odwiedzane, ale chcieliśmy się dowiedzieć czegoś więcej o tym mieście. Znajduje się ono w pałacu, który został wybudowany pod koniec XIX wieku przez ministra, ówczesnego ministra obrony narodowej. Później troszeczkę popadł w zapomnienie, trochę był zniszczony, ale w 1997 roku go odrestaurowano i utworzono tutaj właśnie muzeum.
centrum tego pałacu to wielkie patio. Możemy tutaj podziwiać piękne mozaiki, rzeźbione drewno, stiuki gipsowe. Ale największe wrażenie robi ten żylandor, który waży 1200 kg, miedziany. No mogliby go trochę wyczyścić, bo jest lekko zaśniedziały. Ale chyba się boją, żeby komuś nie spadł na głowę. Największe wrażenie robi na mnie mozaika. Każdy kawałeczek był oddzielnie wycinany, a potem było wszystko składane do kupy. Niesamowite te kolory. Ile to się zeszło tym ludziom, żeby to ułożyć? Każdy kawałeczek oddzielnie wycięty. No, o tej ścianie to już nie muszę nic mówić. Jesteśmy w jednej z sypialni. No, sufit robi tutaj mega wrażenie i ten kolejny żylandol. Możemy tutaj podziwiać właśnie starą ceramikę, która już od dawna jest wizytówką Maroka. Wiemy skąd tyle tych motorów w tej Medynie, bo jest tutaj mnóstwo warsztatów rzemieślniczych i jak zauważyliśmy, przyjeżdżają tutaj ludzie sobie motorkami do pracy. Parkują sobie w takim riadzie i w pokojach umieszczonych dookoła mają swoje zakłady. Tutaj robią na przykład produkty ze skóry. No i za mną jest Bab Dzibak, czyli garbarnia. Jest to brama do dzielnicy garbarni. Jest tutaj ich 25 i już 12 pokoleń zajmuje się tutaj garbowaniem skór. Jest część berberyjska i część arabska. Tu trafiliśmy do garbarni skór. Trochę było ciężko, kręte uliczki, ale jest tutaj straszny smród. Dostaliśmy miętę, żeby po prostu ją wąchać przez cały tutaj pobyt i żeby to jakoś znieść. Także idziemy zwiedzać. Są tutaj dwa miejsca. Jest Temezik, Berber i oni tutaj garbują skóry kamela i krowy, czyli takie duże płaty. W części arabskiej robi się skóry z mniejszych zwierząt, z owiec i kóz. Tutaj skóry się moczą 5 dni i słuchajcie, jest taki smród, że po prostu głowa mała. Naprawdę szok. Co nas szokowała, że używają tutaj ekstrementów z gołębi. Tak, czyli kupy gołębiej, która ma dużo amoniaku i te skóry są tutaj wyprawiane. No i możecie się domyślić, jaki tu jest zapach. Monika wącha. Mięte. W tych kadziach one się moczą po to, żeby pozbyć się sierści. I wchodzimy teraz do garbarni arabskiej. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Troszeczkę inaczej tutaj jest, muszę wam powiedzieć. Postaramy się zapamiętać tę garbarnię i jedną i drugą, bo planujemy odbyć również wizytę w Fesie. Także zobaczymy, porównamy sobie, jak oni robią to w Fes, a jak robią to tutaj. Marrakeszu. Zapach jest cały czas intensywny. Nie wiem, mi to jakoś nie przeszkadza, powiem wam szczerze bardzo. Może kobiety są mniej odporne na to. Nie, nie jest źle, ale mięta robi robotę. I tu mamy już gotowe produkty. Pufy, słuchajcie, paski, torebki z wszelakiego rodzaju skór, owce, wielbłądy. To są właśnie z różnych rodzajów skór te pufy i z różnymi barwnikami. Używane są różne barwniki naturalne. Tutaj jest kobalt do tego niebieskiego na przykład, szafran, żeby wyszedł taki żółty. A te z wielbłądziej skóry, te wzory są wybijane młoteczkiem. To jest niesamowite. Dajcie znać, które wam się bardziej podobają. To zaskoczyło, że każda rodzina ma swój wzór na tych pufach.
No jestem w szoku. Przenieśliśmy się w czasie po prostu. Z Kasp do shopping center, ale odwykłam, jest po prostu odwykłam od tego. Oszałamiające. No i z Mediny trafiliśmy do dzielnicy Geliz. Jest to bardzo nowoczesna dzielnica Marrakeszu z centrami handlowymi, z restauracjami, z kafejkami. Po prostu czujemy się jak w Europie. Dzielnica ta powstała między rokiem 1912 a 1956 podczas protektoratu Francuzów nad Marokiem. I powiem wam szczerze, że można się tu poczuć jak w Europie. Ja się troszeczkę stęskniłem. A ty? Troszkę też. Już trochę zgłodnieliśmy, szukamy restauracji, ale co tu jest? No patrzę, jedna, zamknięte. No dobra, myślisz, że to jest spowodowane ramadanem? Tak myślę, bo wszystkie są od 18-19. No cóż, szukamy dalej. No jak jesteśmy w europejskiej dzielnicy Marrakeszu, no to jemy europejskie danie. McDonald's. Niby fast food, a słuchajcie, czekaliśmy pół godziny, żeby zacząć jeść. Ale przynajmniej pół jesteśmy godziny na tarasie, no mamy piękny widok na promenadę tutaj, no piękny. Dla mnie to była chyba godzina raczej. Jak ci smakuje marokański Big Mac? Bardzo dobry. Wczoraj na placu jedliśmy tangije. No to jest takie tutaj tradycyjna potrawa w Marrakeszu. No i nawet nic nie nagraliśmy, bo była po prostu okropna. Niedoprawiona, a mięso to się rozpływało. Po prostu nie wiem, ile ona w tym garze siedziała i się gotowała. Dobrze, że chociaż ten widoczek rekompensuje obsługę w tym McDonaldzie. Już troszeczkę się wyluzowałem. No zaraz wam opowiemy, do jakiej konkluzji doszliśmy z Moniką. Także tutaj nawet w fast foodzie Marokańczycy czasu nie mierzą. Właśnie stwierdziliśmy, że gdyby tutaj był Mac Drive, to kolejka chyba by była do Casablanki. Byłyby jaja po prostu. No ale o co chodzi z tą konkluzją naszą? Z tą konkluzją naszą właśnie podczas oczekiwania stwierdziliśmy, że jest tutaj nie tylko w Marrakeszu, ogólnie w całym Maroku, ale w Marrakeszu najwięcej. Jest kilka typów naciągaczy. No i tak pierwszy z nich to jest pomocnik, gdzie po prostu się nie zatrzymasz, zaraz się ktoś wynurza, kto ci pomoże, zaprowadzi, odprowadzi, pokaże, wskaże drogę. Niby także za darmo, ale liczy na jakiś napiwek i jak mu się tego napiwka nie da, to jest wielce oburzony. Przyjaciel. Przyjaciel oczywiście najpierw wypyta cię, skąd jesteś, jak masz na imię. No i co? Okazuje się, że był w Polsce albo ma przyjaciół Polaków. A, dokładnie. No i szybko nawiązuje taką więź i po prostu nie sposób mu odmówić potem, jeżeli chodzi o jakąś usługę, którą oferuje. Gościnny. Gościnny, tak. Zaprasza na herbatę, na przykład na sukach. Mieliśmy taką sytuację, że no chodź na herbatę, nic nie musisz kupować, wypijemy zieloną herbatę. W Maroku herbatki się nie odmawia. Okej, idziesz na herbatę, ale jak chcesz wyjść, no to jednak wciska ci coś do kupienia. No i i daje jeszcze przeważnie 3 razy wyższą cenę, tak, niż powinna być. Dokładnie. Wyjątkowy. Wyjątkowość polega na tym, że podczas oferowania jakiegoś miejsca na przykład, że pokaże nam piękne miejsce, albo zaprowadzi nas w wyjątkowe miejsce, albo ma jakiś produkt wyjątkowy tylko dla nas. Tak, jesteś pierwszą osobą, tak, którą cię tam zabiorę, nikogo wcześniej nikt tam nie zabierałem. Takie teksty. A przywozi tam tłumy ludzi, całe wycieczki. Przewodnik. No, przewodnicy występują najczęściej w dużych miastach, w Medinach, gdzie człowiek się gdzieś tam plącze i gubi. Wtedy oni chętnie wskażą drogę. To jest coś takiego podobnego do pomocnika, ale z przewodników czasami można skorzystać. A czasami nie. Z tym, że lepiej najpierw umówić się na jakąś konkretną cenę. Ale tu też trzeba uważać, bo można trafić na niedomawiacza. No, a niedomawiacz polega na tym, że mówi ci na przykład 20 dirhamów za jakąś usługę, ale potem na koniec przy płaceniu mówi, że to było 20 dirhamów za osobę. No i wychodzi 40. Także wszystko trzeba ustalać od A do Z, od początku do końca. Także taka konkluzja. Tak, niedomawiacze też często mają ceny podane, że powiedzmy, nie wiem, soki na placu Jamma El Fna
cena jest dużymi literami napisana 4 dirhamy, później okazuje się, że mały kosztuje 5, a duży kosztuje 10 i tak naprawdę bierzemy duży, bo małych kubków w ogóle nie mają. A ten soczek, który da ci spróbować, to jest jakiś miks, który ostatecznie kosztuje 20. Także od 4 do 20 dirhamów cena szybuje. I tak to wygląda na razie. Tyle, co moglibyśmy powiedzieć o naciągaczach. Jeżeli macie jakieś pomysły i z jakimś typem naciągacza się może ktoś gdzieś tutaj w Maroku zetknął, jeśli ktoś tu był, no to dajcie znać w komentarzu. No i uciekliśmy z Marrakeszu. Pierwszy raz jechaliśmy tak długo w nocy, ujechaliśmy 120 ponad kilometrów w góry, żeby odpocząć po prostu. A miasto wycisnęło z nas całą energię. No jest bardzo absorbujące, no i jakoś nie poczuliśmy tego klimatu po prostu. Myślę, że może mieliśmy za dużo bodźców już po tej całej podróży. Jeżeli ktoś przyjedzie tutaj z jakimś świeżym umysłem, to na pewno może mu się tam spodobać. No, ale dla nas to już po prostu było zbyt wiele. Tak, za dużo, po prostu za dużo. No, ale ogólnie miasto jest ładne, ma dużo zakątków, dużo historii, dużo pałaców. No, na pewno każdy coś tam znajdzie dla siebie. No, ale tak jak mówimy, no. Ciężko, no nie można się tam nudzić, na pewno można tam fajnie spędzić czas, no ale my uciekliśmy, jesteśmy już w górach i będziemy sobie tutaj odpoczywać, a Wam dziękujemy, że byliście z nami. Dajcie łapkę w górę, może ten film nie będzie jakiś pełen energii i entuzjazmu, ale, no ale staraliśmy się znaleźć tam coś, ale tak, jednak tego czegoś nie było. Może wiecie, po prostu to nie jest miasto dla nas. Dokładnie, no wiecie, że jesteśmy naturalni i tutaj nic nie będziemy udawać. I po prostu jest jak jest, no. Także nowych widzów zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Wszystkim bardzo dziękujemy i trzymajcie się cieplutko. Do następnego filmu. Hej!